Halo, witajcie, co znowu Ryfek? Witam na kolejnym odcinku z Isaaca. Dzisiaj może być różnie, bo jestem tuż po formacie. Bardzo dużo rzeczy zmieniałem na nowo. Robiłem testowe nagranie, wszystko wygląda dobrze, ale jakby coś się dziś odwaliło, to przepraszam. Zmieniłem jedną rzecz, bo zawsze jak mi wywalało nagranie, bo nagrywałem w MP4, to nie dało się tego pliku odzyskać. Teraz zmieniłem format nagrywania i rzeczywiście, jeżeli przerwałoby mi się nagranie w jakimś tam momencie, bo na przykład miałbym blue screena, to teraz nie stracę przynajmniej tego nagrania. I kim dzisiaj zagramy w naszym kochanym Isaacu? Dzisiaj zagramy, cały czas trwa ankieta, która postać z gry jest najfajniejsza. W finale jest Isaac z Forgottenem. No ja już się mogę spodziewać, kto wygra. Przepraszam. Ale dzisiaj chciałbym sobie zagrać postacią, na którą oddaliście najmniej głosów ze wszystkich. Czyli, no nie wiem, według was wydaje mi się, że mogę ją uznać za najmniej fajną postać do gry w całym Isaacu, czyli Magdalenka. Szczerze mówiąc, byłem w szoku z jednej strony, dlaczego Magdalenka... A, muszę nowe opcje zmienić, bo wszystkie gry reinstalowałem. Z jednej strony byłem troszkę zdziwiony, że Magdalenka była na samym dnie jakby. Z drugiej strony Magdalenka była przeciwko jednemu z naszych finalistów, czyli przeciwko Isaacowi w pierwszej rundzie, więc rzeczywiście Isaac to była ta postać, na którą zazwyczaj głosowaliście bardzo, bardzo często. Ale i tak, no nie uważam, że Magdalenka była aż taka zła. Może rzeczywiście jakaś specjalnie fajna nie jest, bo to było to, jaka postać nie jest najmocniejsza, tylko to, jaka postać jest najfajniejsza. Ja chyba robiłem już jakiś czas temu tier listę postaci w Isaacu i Magdalenki rzeczywiście wcale nisko nie umieściłem, bo no mówię, to jest naprawdę dobra postać, ma dobre statystyki, bardzo dobry item aktywny. Jeszcze teraz przed tym dodatkiem cały czas ma dobrą pigułę na starcie, czyli tego speed upa. Mamy standardowy speed na starcie, więc nie jest źle. Tu macie seeda, jakbym nie pokazał. I czy to się nagrywa? Powinno, mam nadzieję. Co dzisiaj w ogóle jest, jak wy to oglądacie? Chyba jest piątek. Jest duża szansa, że dzisiaj w piątek, jak wy to oglądacie, będzie stream z Dead Cellsów. Ale nie chcę mówić tam na 100%, bo mówię, jeszcze dużo rzeczy mam bardzo do ogarnięcia. A jeszcze w sobotę byśmy zrobili jeszcze oddzielny stream z Isaaca. Ja tu mogę obrażenia tracić, ja jestem Magdalenką, grubą mam serduszko. Jest dobrze. Dobry dzień dzisiaj w ogóle mam, powiem wam, byłem sobie w Łodzi. Wczoraj pojechałem do Łodzi na urodziny mojego przyjaciela, Broniara. Możecie go kojarzyć ze starych serii, z Don't Starve Together na przykład. I tak sobie dzisiaj wracaliśmy z narzeczoną już do Skierniewic do nas. Jaka przepiękna pogoda jest, naprawdę. Jak już się klima odpala w aucie, to znaczy, że naprawdę jest bardzo ciepło. Termometr w aucie mi pokazywał na zewnątrz 14,5 stopnia. Więc już naprawdę mega fajnie. Po drodze też jak się z Łodzi do Skierniewic jedzie, jedziemy przez A2, tam przy Salgrosie zjazd z Łodzi właśnie na A2, przepraszam, na A1 i potem za jedynki na A2 właśnie. I zaraz po tym zjeździe na A2 jest Burger King. My nigdy praktycznie nie jemy Burger Kinga, bo jedyny Burger King, jaki kiedykolwiek jedliśmy, to w manufakturze jest w Łodzi. I to jest dla nas takie trochę niedostępna przyjemność. I zawsze mówimy, zatrzymamy się po drodze. Dzisiaj się w końcu zatrzymaliśmy, zamówiliśmy sobie parę burgerków. Naprawdę są bardzo smaczne te burgery z Burger Kinga, muszę przyznać. Była piękna pogoda, jakieś tam ławeczki tam przy autostradzie właśnie są do posiedzenia sobie, no kurde, no normalnie w końcu czuję, że żyję, a nie ten śnieg, ten mróz, to białe gówno, jak już nie mogłem wytrzymać tej zimy. O Boże, już się w końcu kończy, bo naprawdę nienawidzę zimy, mogłoby być wieczne lato dla mnie tylko tak naprawdę, ale śmiesznie można z nim tak walczyć, chodzić sobie w kółko. W ogóle taki śmieszny samochód też mijaliśmy na autostradzie. Ojejciu, jechał jakiś gość prawie że poboczem, ze 100 na godzinę, max. No tak po prostu jak jakiś bity gimnazjalista wyglądał. Chłopaki, jedźcie szybciej sobie, ja wam nie przeszkadzam. No zjechał praktycznie ze swojego pasa. Może nie wiem, czy mnie tak bardzo rozśmieszyło dzisiaj. Podgłoszę sobie delikatnie grę, bo mam troszkę przycicho. O, teraz już słyszę ten soundtrack, można naparzać. No to tak, ja bym się tutaj z chęcią dostał do tych coinów. Sol harcika jeszcze mamy, więc szanse na Devil Room mam nadzieję, że nie stracę. Pieniędzy całkiem sporo, jeszcze piątka była. No i to się zapowiada być całkiem fajne piętro. Zobaczymy, Devil Room na Magdalence to teoretycznie jest taka wcale nieopłacalna
rzecz, bo mając tak dużo czerwonych serduszek na start i tak świetny item aktywny, bo naprawdę, jeżeli mamy dużo czerwonych serduszek, no item aktywny Magdaleny jest przegenialny, jesteśmy praktycznie nieśmiertelni, można byłoby iść na Angel Room. Ale no, co to za zabawa pójście na Angel Room, jak można oddać masę zdrowia, serio mnie pin uderzył, ale to jest już uwłoczenie, ja uważam dzisiejsze podejście już za do kosza. Nie, jeszcze nie wiem, wszystkie moje czerwone serduszka stracę, no ale muszę wziąć, to jest item Gapiego, część przemianów Gapiego. Weźmiemy sobie i powinno być git. Tak jak mówiłem, wszystkie czerwone serduszka tracimy. I tak jak mówiłem, było na ostatnim podejściu. Głowa Gapiego za nami lata, czyli jakbyśmy dostali teraz Inkubusa, to mamy zdecydowanie trudniej, aby nim trafiać. No i co, lecimy w poszukiwaniu Treasure Roomu. Do sklepu na razie wchodzić nie będę, super. Do sklepu wchodzić nie będę, bo nie mamy 15 coinów. Ale beznadziejny pokój się trafił, co jest w ogóle, już nie mam mojego Soul Hearta. A chciałbym mieć szansę czas na Devil Room na kolejnym piętrze. No, do sklepu nie idziemy. Jakbym miał jeszcze bomby jakieś, to mógłbym sobie maszynę do donate'ów wysadzić, jeżeli by była, ale tak bez bomb to trochę przypał. W ogóle też jak siedzieliśmy sobie, jedliśmy te burgery tam na tym zjeździe za dwójki przy Burger Kingu, na jakichś ławeczkach przy aucie, zwróciłem uwagę, że kompletnie inaczej patrzę na świat jak kiedyś. Jak byłem dzieckiem, ja naprawdę mnie nic nie obserwowało, co mam w głowie, tylko to, co się dzieje tutaj i teraz. Jakbym teraz grał na przykład w Isaaca jako dzieciak, to bym się skupiał na tym, jak Sloth wygląda. I jakim jest człowiekiem. I takie rzeczy. No wiecie, o co chodzi, no. Umysł dzieciaka. A teraz ja sobie zdałem smutną po prostu sprawę z tego, że ja naprawdę nie myślę o niczym innym, jako o obowiązkach. Ja siedzę, nawet jak gram, jak komentuję, to może trochę mniej, bo staram się jakieś śmieszne rzeczy mówić o białej kiełbasie i te rzeczy. Ale jak sobie samemu tak prywatnie gram, to ja gram, cieszę się, że coś tam rozwaliłem, cieszę się, że coś tam dostałem, ale głównie to zwracam uwagę, znaczy zwracam uwagę, głównie cały czas w głowie mam tylko okej, jutro trzeba zapłacić podatki, okej, jutro trzeba wysłać faktury do księgowej, okej, jutro trzeba odkurzyć, pojutrze zrobić zakupy, za 3 dni zrobić to, potem nagrać ten odcinek, potem zrobić to, odpisać na te maile, masakra, najgorsze po prostu to jest. Nie mam nigdy takiej chwili spokoju, żeby się rzeczywiście zwrócić uwagę na coś zwykłego, nie wiem czemu, bo jak jedliśmy to... O, fajnie, strzał penetrujący, bardzo dobry item. Jak jedliśmy właśnie te burgerki, siedzieliśmy na takiej fajnej drewnianej ławeczce, to zwróciłem po prostu uwagę na tą drewnianą ławkę. I jak byłem dzieckiem, to ja bym zawsze zwracał uwagę na takie rzeczy po prostu. Na to, co się wokół mnie dzieje. Nie wiem, czy ktokolwiek może cokolwiek tak samo czuć jak ja, ale jeżeli tak, to pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, no po prostu brakuje mi czegoś takiego. Takiej prostoty w tym życiu, a nie cały czas o obowiązkach. Dobra, idziemy na kolejne piętro. Super Secret Roomu tutaj nawet nie wiem gdzie szukać, więc oleję sobie. Ale przynajmniej dzisiaj mnie nie zjedziecie, że mam złote bomby i nie rozwaliłem wszystkich wazonów po drodze, bo już ile razy żeście mnie jechali. Planet Cavesy. Niezbyt fajne piętro ze standardowymi statystykami, tyle mogę powiedzieć. Już mi się nie podoba. Item aktywny z podwójnym ładunkiem też mi tak naprawdę jakoś specjalnie potrzebny nie jest. No wiadomo, jakbym na kolejnych piętrach szedł i miał bardzo dużo czerwonych serduszek, to spoko, to bateria może się przydać, bo można bardzo szybko odnowić zdrowie. A Black Feather, nie wiem, czy to nie jest ten jeden z najlepszych trinketów, bo on chyba zmienia wszystkie czerwone serduszka i w ogóle serduszka w Black Hearty, jeżeli się nie mylę. I to jest gituwa straszna. Nie wiem właśnie nigdy, jak się ten trinket nazywa, ale wydaje mi się, że to jest Black Feather właśnie. Więc jak teraz byśmy dostali jakieś serduszko, mam nadzieję, że to będzie właśnie Black Heartik. Jakbym miał, nie wiem, na przykład teraz bardzo dużo kub do rozwalania i Petrified Poop razem z tym trinketem, to moglibyśmy sobie ze zwykłych kub dostawać bardzo dużo Black Heartu zamiast czerwonych serduszek. Kurde, coś jeszcze o Magdalence chciałem powiedzieć, a już zapomniałem co. No nic, idziemy dalej, może mi się przypomni. Z tą pamięcią ostatnio to też mam przegenialnie po prostu. Do challenge roomu nie ma co iść, a wiecie co, odpalmy piguły. Może jakaś dobra będzie. Jak mam jedno czerwone serduszko, to zazwyczaj pigułami nic złego nie jest w stanie zrobić. Chyba żebyśmy dostali pigułę
O Jezu, ale beznadziejny pokój. O. Chyba żebyśmy dostali pigułę Tears Down. No to to nie jest fajna piguła, ale do przeżycia. Chociaż nie, nie do przeżycia. Nie chciałbym dostać piguły Tears Down za żadne skarby. I wiecie co, stwierdziłem, że odnośnie tej serii z Cupheada, dużo osób pisało, że bym zrobił stream, a nie serię. Wydaje mi się, że raczej zrobię z niego serię, bo jeżeli będę jakoś mega długo przez coś przechodził, zawsze mogę to zmontować. I mówię, jeżeli gra nie jest jakaś mega długa, to rzeczywiście też montaż nie będzie jakiś straszny, bo tam ile tam, parę odcinków będę musiał zmontować i tyle. Natomiast na streamie ja bardzo dużo bym gadał z widzami na czacie, a to jakieś donate jakby leciały, to bym pauzował grę i no, no nie wiem, to nie byłoby chyba przyjemne do oglądania dla kogoś, kto nie byłby akurat w tym momencie na streamie. Ja chciałbym taką właśnie z tego przyjemną do oglądania seryjkę zrobić. Więc raczej się spodziewajcie serii z Cupheada. Nie wiem dokładnie kiedy, czy jeszcze przed przerwą, czy już po przerwie. Na pewno nie w tym tygodniu. Raczej też w nie następnym, bo jeszcze muszę do graficzki tak to napisać, czy by ogarnęła kolejną bardzo fajną miniaturkę. Ktoś też się pytał, czy będzie nowa miniaturka, nowa grafika do serii z Repentance. Oczywiście, że będzie nowa grafika do serii z Repentance. No, nie wyobrażam sobie teraz ciągnąć tego i po prostu numery odcinka zmienić, jak wyjdzie Repentance. To jest zbyt duży update. I wiecie co? No mamy mało czerwonych serduszek. My Little Unicorn będzie zdecydowanie lepszym itemem aktywnym. Ja teraz mogę sobie wbijać się w przeciwników za pomocą jeszcze mojego orbitala. Naprawdę, My Little Unicorn i Unicorn Stamp to są te itemy, które tak dużo zyskują, gdy mamy jakikolwiek orbital. Są zupełnie inne itemy, jak mamy orbitale, bo naszym ciałkiem nie jesteśmy jakoś specjalnie dużo w stanie zadać obrażeń, ale orbitale biją niesamowite obrażenia w Rebirthie. Pamiętam, że jak graliśmy w tego flashowego Isaaca, to byłem w szoku, jak mało robią orbitale i jak szybko się kręcę wokół postaci orbitale w oryginalnym Isaacu. I to jest super też item, mam ski, będziemy mieli teraz dwa dodatkowe klucze i z każdej skrzynki będziemy mieli zdecydowanie więcej. O kurde, nie mam ładunku na aktywnym itemie. Myślałem, że będę miał dwa ładunki, ale jestem głupi. Z każdej skrzynki zdecydowanie więcej znajdziek będzie leciało. Bardzo, bardzo fajny item, jeden z moich tak naprawdę ulubionych itemów ze sklepu do dostania. Ała. O dobra, bo ja mam, mam tylko pół Soul Hearta, wolę nie stracić szansy na Devil Room. Duża nie jest, ale jest. Nie, mam czerwone serduszko, normalnie. O Jezu, to był kolejny jakiś apokalipsy, ale, ale słabo w ogóle, to nic tu nie ma ciekawego. No, kaszana straszna. Dobra, na kolejnym piętrze może mógłbym się zabić, żeby mieć, nie wiem, większą szansę na... Albo na tym piętrze by się wypadało zabić. Czy jest do kupienia Soul Heart w sklepie? Nie ma Soul Hearta, ale słabo. No nic, całe piętro. No kaszana trochę, bo jak teraz otrzymam obrażenia, umrę i stracę szansę na Devil Room. Co prawda dostanę czerwone serduszko i się wskrzeszę tam w poprzednim pokoju i to nic strasznego, ale no... Dobra, odpalamy złotą skrzynkę. I to są właśnie dodatkowe znajdźki. Czemu nie dostałem ładunku od razu po odpaleniu? Myślałem, że od razu po odpaleniu się dostaje ładunek na naszym przedmiocie aktywnym. Mi się porąbało. Akurat na nim bardzo łatwo mogę otrzymać obrażenia. Nie przepadam za walką. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywa. Psychic Maw? Coś w tym stylu. Albo Psychic Maw to te... To ci mali przeciwnicy się chyba nazywają. W zwykłych pokojach, których możemy spotkać. Którzy mają strzały penetrujące, jeżeli dobrze się... Jeżeli się nie mylę. Dobra, co tu dostaniemy za bosika numer 2? Nieważne, bo mamy item aktywny. Jezu, nawet mega fatiego jesteśmy w stanie na raz zabić za pomocą jednego ładunku na przedmiocie aktywnym. No mówię, to jest zbyt dobre. A Judgmenta to bym sobie wziął do Devil Roomu. Może się trafi jakiś Beggar. Nadal nie pamiętam, czy zwykły Beggar w Devil i w Curse Roomie daje itemy z Devil Roomu, czy daje normalne itemy ze sklepu i HP upy. Cały czas ten jestem w stanie sobie przypomnieć. Tu też idziemy, oczywiście. Dobry item. Ciekawe, czy mam skin zwiększa szansę na przykład otrzymanie itemów z... ze złotych skrzynek. Tego ja akurat nie mam pojęcia. Chyba nie, chyba tylko gdy znajdźki dostajemy. Kompletnie to chyba nie wpływa na...
O Jezu, jak ja mam tutaj przejść i nie otrzymać obrażeń? I lecimy dalej. A wam przypominam, w 13 minucie podejścia, jeżeli lubicie z odcinki za Izaka, możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo wam za to dziękuję. Pamiętam, że właśnie ostatnio mówiłem o odcinku z tego Enter the Gungeon moda, że tam bardzo dużo było łapek w górę, ale też chyba odcinek przed nim to był odcinek, w którym w ogóle miałem najwięcej łapek w górę bez żadnej w dół. Ostatnio mam jednego ze wspierających, Hama. Ktoś kurde płaci 15 ziko miesięcznie, żeby być wspierającym na Discordzie i jeszcze jak odcinek jest na przedwczesnych tam dostępny, to już daje łapkę w dół. Za hamuwa po prostu, ale nic no. 8 zł do kieszeni dla mnie chociaż. Ale rzeczywiście był taki odcinek z tydzień temu chyba, że było 500 łapek w górę i żadnej w dół. I byłem niesamowicie zadowolony z tego powodu. Bardzo mi miło się robi. Naprawdę, niesamowicie duży i to się cały czas zwiększa, to też jestem w szoku. Bardzo duży procent łapek w górę do łapek w dół. Ostatni miesiąc 98% łapek w górę w porównaniu do tych łapek w dół. To jest bardzo dużo. Judgment nic ciekawego, no ja wolę Chaos Card. Jakbym teraz na przykład jakbym teraz dostał w sklepie Blank Card, to by mi było bardzo miło. Każda walka z bossem, cyk, sekunda i zrobione. Dawno nie miałem w ogóle takiego połączenia. Jezu, Chaos Card, Blank Card, kiedy to było w ogóle ostatni raz? No, a dostałem Ecoli, nie wiem co tam się robiło. Zmieniam przeciwników w gówno, jak ich dotknę, no. Tak śmierdzi Magdalenka dzisiaj nam, no nic. Idziemy szukać sklepu, może coś ciekawego się trafi. Nie chciałem się odbić, jeszcze czempiona i Soulhearta straciłem, najgorzej. Szansa na Devil Room zaraz mi też zniknie, jak otrzymam obrażenia, ale chyba aż tak źle nie będzie. No nic. Trzy bomby za bombę z chęcią. I tu skrzynka za bombę. I drugi, ten Gapiego, część przemiany w Gapiego, bardzo fajnie. Oczywiście go nie biorę, no jak dla mnie, no serio. My Little Unicorn przy Orbitalu jest po prostu zbyt dobry. Byśmy musieli mieć, nie wiem, jak dużo obrażenia, a słabe tirsy, żebym wziął głowę Gapiego. Bo rzeczywiście, wtedy to nie jest spoko, jakbyśmy mieli niesamowicie dobre obrażenia, a jakieś straszne tirsy. Bo zależnie oczywiście od obrażeń jest dobra głowa Gapiego i nasze muchy kamikaze. Jakie wielkie to jest piętro w ogóle, co to są katakumpsy dwa, to się tutaj poruszam jak nie wiem po czym. Co w ogóle sądzicie, gracze starzy, Diablo 2? Co sądzicie po tym, jak wygląda z tych filmików Diablo 2 Resurrected? Bo bardzo ta sama idea remastera Diablo 2 mnie cieszy, aczkolwiek nie wiem, sama ta grafika troszkę mi średnio wygląda. Tak wydaje mi się, że za bardzo jakby się skupili na efektach świetlnych każdego skilla, a za mało na wszystkim innym. Ale zobaczymy jak wyjdzie. Ja tam się cieszę, że na Switcha będę mógł sobie Diablo 2 pograć. O Jezu, to jest moje marzenie, naprawdę. Jak chodziłem na studia, na wykłady i oczywiście grałem w Diablo 3 albo w Minecrafta. Oczywiście uczcie się, nie grajcie na tym. Mi się marzyło, Boże, ale ja bym nie miał życia, jakbym mógł na lekcjach grać w Diablo 2. Moją grę życia praktycznie. Dobra, zmieniamy to wszystko dalej. O, Solharcika, super, jeszcze zdążyłem. Champions Belt, damage up. No i jeszcze kolejny Solhar, to mi się podoba. Bardzo fajny sklep. Nie ma blank card, ale trudno się mówi. Idziemy dalej. Albo byłby przypał, jakby był blank card, który by mu minął. I w ogóle mi się wydaje, że dzisiaj bardzo pięknie, płynnie ta gra chodzi. Zobacz jak nagranie, bardzo jestem ciekawy, czy będę widział te mikro przycięcia, które zawsze widzę na tych moich odcinkach. Czy rzeczywiście dzisiaj już wszystko będzie w końcu git, w końcu będzie wszystko ładnie nagrane, bo mówię, formacik dużo w kompie zmienia, pierwszy mój format na tym kompie tak naprawdę od x lat, a sporo zmian sprzętu też było i to jest dobry trinket i go wezmę, tick jest super, wszyscy bossowie będą mieli zdecydowanie mniej zdrowia, 15% chyba zdrowia maksymalnego bossów zawsze zbija i pępuszek z gaciobeli, Boże, odkąd oglądam A to pępuszek mi chyba, o właśnie, pozwala kolejny trinket wziąć. Odkąd oglądam chłopaków z baraków, to teraz za każdym razem, jak ktoś obok ma gorszy humor, to podchodzę, robię tę minę jak baby. Skuszgaciubeli. O Boże, świetny jest ten serial, naprawdę świetny. Teraz właśnie widzę różnicę po tym formacie, polecam wam wszystkim formacik sobie zrobić raz na jakiś czas. Ja zrobiłem format, bo mnie prawie oszukali.
zrobiłem format, bo się odezwało do mnie. Co mnie uderzyło? W ogóle nie widziałem pocisku. Odezwało się do mnie SteelSeries, ta firma od klawiatur, słuchawek i tak dalej. No nie podało się SteelSeries, tylko ktoś, kto się za nich podszywał. Zazwyczaj jestem w stanie ogarnąć takie, ale naprawdę tutaj ani wiecie, żadnych jakichś tam plików do ściągnięcia od razu. Mail normalnie był SteelSeries coś tam, affiliates, czy jak pisywałem ten mail, to mi się rzeczywiście strona SteelSeries od razu pokazywała. Do SteelSeries nie miałem za bardzo kontaktu, napisałem, ale nikt mi nie odpowiedział, bo chciałem się spytać, czy rzeczywiście ktoś jest od nich. I rzeczywiście okazało się, że ściągnąłem zawirusowany plik, dzięki Bogu go nie odpaliłem. No już wiedziałem wtedy. Czy też nie, że ktoś mi powiedział ściągnij plik, tylko kliknąłem link, który mi automatycznie ściągnął plik, więc też trochę dupa. Dałem się podejść jak głupek, to się przyznaje. Okazało się, że masa wirusów tam była. Wolałem w razie czego zrobić formacika, no. Wolałem w razie czego zrobić formacika, wolę nie ryzykować stratą kanału czy coś takiego dla ruskich hakerów. Ładem wpisałem w neta, jak jest takie, są takie strony, które wyszukują... O nie, nie mogę wyjść stąd! O, już myślałem. Jak są takie strony internetowe, które wyszukują, gdzie, skąd jest dany e-mail. Jak rzeczywiście wpisałem, to wyszło, że z Rosji hakerzy chcieli zhakować mój kanał na YouTube. Ale naprawdę, mega profesjonalnie napisane wiadomości, loga, wszystko jest. Dałem się podejść, trzeba być podwójnie czujnym. I co? Ja z chęcią wezmę ten item. Dużo jeszcze walk z bossem przede mną. Będziemy mieli dwa itemy na walce z bossem, jeden do wyboru. Jeden z fajniejszych itemków też ze sklepu. I lecim dalej. A jest karta, to trzymam, no nie wiem. Na walkę z haszem to chyba nie zdążę. Chyba, że się postaram. Byłoby miło, jakbym jednak zdążył. No, jakbym mógł na walkę z haszem dotrzeć. Które to jest piętra w ogóle? To jest depth 2? 1, o Jezu, jak wolno idzie. No ale nie licząc tych damage upów teraz, to trochę miałem standardowe statystyki przez większość gry. Jeszcze jakiś tier zapek, jakby się teraz trafił, to by było super. Idziemy w stronę walki z bossem, ja tu szybko przechodzę. O, to nie jest droga do walki z bossem. Jezu, jakie nienawidzę tych płodów. To jest najgorsze. O Jezu. Wydaje mi się, że... Co jest? Gdzie jest? Gdzie ja jestem w ogóle? Wydaje mi się, że po tekstach za Izaka to... A, dobra, nie będę mówił, bo to polityczne. Nieważne, idziemy dalej. W poszukiwaniu walki z haszem. Może jeszcze mi się uda zdążyć. Bateryjkę biorę, oczywiście. I powiem wam, że rzeczywiście, złamanie palca teraz i od razu go splastrowanie do drugiego palca i oszczędzanie go rzeczywiście daje efekt. Pamiętam, jak sobie złamałem tamtego palca u stopy rok temu, to mówię, dwa pierwsze dni wszędzie chodziłem, jeździłem autem, nosiliśmy meble, bo akurat ogarnialiśmy to mieszkanie, w którym teraz jestem. No to strasznie to wyglądało, a teraz jest gituwa, mogę chodzić, tańczyć, grać na komputerze. Czemu miałbym, nie wiem, to nie wiem. Parę osób mi pisało, żebym zaczął grać na stopa, jak mnie nadgarstki bolą. Zastanawiałem się nad tym, naprawdę. Ale już bez przesady. Mówię, niedługo przerwa, dwa tygodnie. Powrócę. Zrobimy jakąś nową seryjkę. Będzie git. I więcej streamować, zdecydowanie bym więcej streamować chciał. Serię seriami, ale wydaje mi się, że... No nie wiem, bardzo dużą przyjemność mam ze streamowania, z wami siedzenia. I po prostu zacząłbym streamować te gry, w które gram po prostu samemu, nie tylko ten Isaac. Isaac i tak jest praktycznie codziennie na kanale, ale... Właśnie coś w stylu Lola ze znajomymi, albo jakieś coś właśnie Factorio, coś w tym stylu. No nie wiem, mi się to wydaje fajnym takim urozmaiceniem. No i cała walka z Monstro 2. Cały czas zapominam instalować tego młoda na potworro, no w końcu może zapamiętam, no ale po formacie i tak bym go nie miał. Dazzle Coin wolę zdecydowanie bardziej, bo to jest lakapik i to jest dobry item. Dobra, Judas Shadow bierzemy. Będzie otwarty cały czas Devil Room? Jest! No, a, dobra. A, bo ja muszę... O Jezu, ja muszę tyle razy umrzeć, co wy gadacie.
Dobra, mamy 36% szans na to, że... Serio? Znikacie mi przed oczami? A nie, 11,5% szans mam, że jeszcze będę miał Devil Room. Niezbyt dużo, ale jest. I ja wiem, że gramy dzisiaj Madzią. Madzia, fajna postać, ale... No jak życie daje kasztany, to trzeba z nich zrobić ludziki, czy jakoś tak. Nie pamiętam. Jak to przysłowie szło. A byłem w szoku też, jak dużo osób zlajkowało pod ostatnim odcinkiem komentarz o Brainiaku właśnie. Dosłownie identycznie mieliście odczucia takie jak byłem dzieckiem, bo oczywiście oglądałem kreskówki, ale nie oglądałem aż tak dużo kreskówek jak moi znajomi. Moi znajomi tylko jakieś kreskówki, wieczorynka i tak dalej. A ja to Discovery Channel, pogromcy mitów, właśnie Brainiak. I ktoś napisał komentarz idealny, taki sam jak ja się czułem, jak byłem dzieckiem. Że tylko ja myślałem, że tylko ja byłem takim dzieckiem głupim, co ogląda Discovery Channel. Nikt inny nie chciał tego oglądać. Wszyscy bajki. A nikt jakieś programy naukowe. Nie byliście sami. Ja też tak robiłem. Nie zamknął się Devil Room, ale bajer w ogóle. Mówię, 11,5% szans tylko na to mieliśmy, że on się nie zamknie, ale super. Idziemy na kolejne piętro. No to teraz już na walkę z Haszem mogę pójść, tylko musiałbym naprawdę przyspieszyć 7 minut na przejście wszystkich tych pięter. Może być dosyć trudne, ale obrażenia mamy fajne, strzały penetrujące są. Jeszcze jakby teraz jakiś tirzapik się trafił z walki z bossem, to ja może zdążę. Mówię, tirzapa mi brakuje, bo bardzo, bardzo rzadko te pociski puszczam teraz. Lecim na Szczecin. Wie ktoś też, kiedy wychodzi ten Path of Exile 2.0? Bo w końcu miał wyjść chyba rok temu, w grudniu, nie? Ale... Koronawirus był i chyba to przesunęli i tak... O Jezu, rok temu w grudniu? Dwa lata temu w grudniu, w 2019 chyba jeszcze miał wyjść, mi się porąbało. Bo tak trochę przesunięte to zostało. Jezu, ile rzeczy teraz poprzesuwali. I odczułem teraz też w ogóle ten... odczułem zmiany. Nie wiem, czy to jest przez pandemię, czy to tak po prostu jest, ale jest taki Chińczyk w Łodzi, Kucak się nazywa, którego zawsze zamawialiśmy. I odkąd jest pandemia, o Jezu, oni non-stop coś kombinują i to nie jest w ogóle informowane. To jest najgorsze, bo jakby zwiększyli ceny i było wszystko tak samo, ja bym nie miał problemu. Ja wiem, że teraz restauracje mają, wiecie, problem, zero pomocy od rządu. Trzeba im pomagać i płacić za jedzenie po prostu w dowozie. Nie ma problemu, ale oni tak kombinują po prostu. A to zmieniają surówkę, a to nie dają w ogóle surówki, nie dają sosów. Zmieniają ceny i mówię, zero info, a na stronie internetowej wszystko tak samo wygląda. Zmieniają opakowania, zmieniają kucharza. Zamawiałem chyba w ciągu pół roku z 5 razy stamtąd danie i 5 razy było inne. I to jest bardzo denerwujące. Nie polecam, szczerze mówiąc, Kucak Redkinia. Było super, a się zepsuło. Nie wiem, mam nadzieję, że mnie nie pozwą. Nie mogą chyba. Moja opinia to jest. Pasztet mogę chwalić, a jak ktoś coś zepsuje, to będzie miał ze mną przerąbane. Mógłbym zrobić normalnie. Po Skierniewicach prędzej, nie po Łodzi, bo po Łodzi dużo nie żarłem. Nie byłem w teraz Rumia, ale no to nie, naprawdę, ja chcę zdążyć na tę walkę z Haszem. Item aktywny, lecimy, zdecydowanie więcej obrażeń zada jak ja. Dawaj łapę. Ty, no dawaj łapę. Ale, najgorsza walka z bossem. Najgłupsza walka z matką, serio, jaką miałem kiedykolwiek. Czemu nie dała łapy? I tulimy. Dobra, polaroidzik i lecimy dalej. 5 minut, niecałe, 4 troszkę minuty, to jest do zrobienia jeszcze. Curse of the Maze, może być. Może mnie przeniesie bliżej walki z bossem, mam nadzieję. Co to za runka ciekawa? Jera, a Jera to jest też fajna runa, czemu nie mogę dwóch naraz wziąć? Kurde. Wolę Kajaskar czy Jere? No jeśli zdążę szybko na Hasza, to tak, to wolę Kajaskarta, ale jak nie, no to Jera. Nie no, nienawidzę tego pokoju już, nie? Idziemy sobie stąd. O, super. Idę sobie stąd. Jeżeli mi się wydaje, to jeszcze nam się trafił wcześniej ten czempion, tego co się chowa, który...
Champion, który odpychał pociski. No idealny po prostu przeciwnik. Jezu, najgorzej idę jak mogę. Wszędzie, tylko nie w stronę walki z bossem. Wracamy się. Zawsze się śmiałem, że na łąb nie jestem w stanie trafić szybko do walki z bossem. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie znowu. Może jednak mi się jakoś uda. O Jezu, dziwi mnie to zmienianie przeciwników w kupę. Chyba wolałbym im po prostu dawać obrażenia duże. Dobra, lecimy dalej. Gdzie ja jestem? O Jezu, jeszcze tu mnie wycofało. Nie no, to nie zdążę na tego hasza, nie ma szans. Nie wiem jak szybko na kolejnym piętrze musiałaby mi się trafić walka z Itliw, żebym zdążył. Olewam to. Nie, no nie, to jest nie do zrobienia już. O, ale słuchajcie, chociaż wyleciał, spoko. A skoro raczej nie zdążę na walkę z haszem, to wezmę Jere. Bo na DCS będę miał po prostu dodatkowe itemy z tego. A jak zdążę jakimś cudem jeszcze na walkę z haszem, no to trudno się mówi. Z nim po prostu zawalczę bez Chaos Karta i nic się nie stanie, nie? A Jera na DCS to dodatkowe 4 itemki. I z tego też powodu nie będę się wracał po tą skrzynkę anielską. Mamy tylko 8 kluczy. Chociaż ta skrzynka, o Jezus, mam ski, ona jest dobra. Ale dobra, już olać. Może jakimś cudem naprawdę na kolejnym piętrze jeszcze zdążę dotrzeć do tej walki z haszem. Ała. O, za każdym razem jak otrzymuję obrażenia, dostaję Soul Hearta. To mi się podoba. Tak może działać Gimpi. Kolejny kojnik. Jezu, jakie duże jest to piętro. Ale mi się cały czas wydaje. Nie mam zamiaru z wami walczyć. Ostatnia bomba, niestety. Ale z wami już do przeżycia. Swallowed Penny. Nic ciekawego. Kompletnie nie potrzebuję coinów już. Znaczy nie potrzebuję coinów. Swallowed Penny i tak działa tylko jak otrzymuję obrażenia, więc olać to. Coinów potrzebuję, bo jeszcze jeżeli zdążę jakimś sobie na walkę z haszem, to będę miał sklep. Sister Viz, bardzo łatwy bosik. No tak jak mówiłem, bardzo łatwy bosik. Będzie Devil Room? Speed up, oczywiście speed upa biorę, część przemian wcipuna. W Devil Roomie walka z Krampusem, o nie, no to mi żeś wydłużył poszukiwania trochę teraz. Ale lampa w kole jest super akurat. Lecimy na kolejne piętro. No, ty no! Otwieraj się. Trochę ponad minutę mamy jeszcze. O Jezu, OBS-a po polsku mam teraz. Na bogato. A nie miałem po polsku wcześniej? Może i nie, nie wiem, już sam. O Jezu, zwykłe łapy. Wolałbym jedną tą kościaną. Najwyżej bym otrzymał obrażenia, ale szybciej bym przeszedł. Dobra, minutkę mamy. Jeszcze wypadałoby naładować item aktywny oczywiście. Jak naładuję item aktywny, to rzeczywiście walka z Itliwz nie powinna aż tyle zająć. Idę w lewą stronę. Coś czuję, że po lewej stronie będzie Itliwz. Fajny trinket, ale no mało przydatne. Kurde, jeszcze w ogóle jednego itemu Gapiego mi tylko brakuje, żebyśmy mieli przemianę w Gapiego. Najgorzej. Pół minuty, do góry tak to. Zmieńmy trinket. Locus of Death, nie mam pojęcia jak działa. Nie mam w ogóle pojęcia jak działają te wszystkie locusty. Wiem tylko, że one pojawiają muchy, ale na jakiej zasadzie naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Zawsze mi się wydawało, że po prostu pojawiają muchy, gdy wchodzimy do nowego pokoju. No nie, no złą drogę wybrałem. Po prawo pewnie była walka z Itliwz. No jeszcze może bym zdążył. O, a teraz 5 sekund, no to już elo. A, nie było, dobra, i tak bym nie zdążył. Niestety. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Ale chociaż mam Mierę na The Chest. I już nie musimy się tak spinać. Idziemy powoli, może jakiś kamień z X-em ominąłem. Tak szedłem mega szybko przez to piętro. A jakoś wcale dużo zdrowia to ja nie mam, szczerze mówiąc. Trochę tych obrażeń nie otrzymałem, jak tak zasuwałem. Mówię, dobrze, że ten Gimpi mi zaczął sypać tymi Soul Heartami po każdym otrzymaniu obrażeń, ale i tak to zbyt dobrze nie wygląda. AAA Battery. Szczerze mówiąc, nigdy nie pamiętam, co robi dokładnie ten trinket. Możecie mi napisać. Zawsze mi się mylił z herpinem, czyli tą wsówką do włosów, która ładuje nam item aktywny, gdy wchodzimy do walki z bossem. A AAA Battery? Nie mam pojęcia. No i
walka z It Lives. Nie powinna pójść jakoś źle. Zamieniamy was w kupy. No i cała walka, mówię, Orbital tu kosi strasznie. Nie ma Devil Roomu, szkoda, Gapim nie zostaniemy. No to co? Katedra, lecimy. Do widzenia, ja się napiję, przepraszam was na chwilę. Jutro też zagram postacią, która wygrała konkurs na najfajniejszą postać. Ja zakładam, że to będzie Isaac, bo jak ostatnio patrzyłem, to Isaac miał więcej głosów jak Forgotten. Ale jestem w szoku, że aż tak wysoko daliście Isaaca. No mówię, ja też zazwyczaj, jak mówiłem, moją ulubioną postać dawałem albo Isaaca, albo Judasa. I nie pamiętam, czy Judas odpadł też w walce z Isaaciem chyba. Bo wydaje mi się, że jakby byli w dwóch oddzielnych, po dwóch oddzielnych stronach jakby kolejki, to na końcu mogliby się spotkać Judas z Isaaciem, albo może z Idenem przegrał? Też Iden mega był wysoko głosowany. Azazel, to jestem w szoku Azazela, że tak dużo osób na Azazela dawało. Ja nie uważam go za jakąś taką mega fajną postać do grania, ale najwyraźniej bardzo dużo z was bardzo go lubi. Niesamowicie wysoko Azazel zaszedł. Zdecydowanie dalej niż myślałem. Nic ciekawego. A otworzę, czemu nie? No zawsze itemik moglibyśmy dostać, no ale niestety nie wyleciał. Fajnie byłoby nas naładować item aktywnym przed walką z Isaaciem. Chociaż nie sądzę, że mi się to uda, bo wydaje mi się, że to jest dobra droga do walki. Satua. Pamiętam, że parę miesięcy temu... Ja lubię śpiewać ogólnie. Ale ja śpiewam... No nie wiem, piosenki popowe chyba najlepiej mi po prostu idą. Jakiś Bruno Mars, coś w tym stylu. Albo tacy inni wokaliści, którzy dosyć wysoko śpiewają, bo ja umiem w miarę wysoko śpiewać. Justin Timberlake też właśnie. Ale co to jest za fajny pokój? Otwieramy to oczywiście. Ale chciałbym się nauczyć kiedyś. Bo to jest marzenie ściętej głowy, ale... Pięknie śpiewają. W operze. Tenorzy, o Jezus, naprawdę. Nawet nie mam pojęcia, od czego zacząć, bo oni wszyscy po włosku, ja nic włoskiego nie znam, ja po włosku umiem, nie wiem, Margarita, Viva l'Italia, gnocchi i wszystko inne, co jadł Belmondo, tyle kojarzę z włoskiego, naprawdę. No i tyle, było walki z Isaaciem. Myślałem też, żeby się zapisać na lekcję śpiewu, ale u nas w Skierkach nie za bardzo jest też u kogo. Szkoda właśnie, bardzo to poczułem przy powrocie z Łodzi do Skierniewic, mniejszego miasta. Mówię, mamy 50 tysięcy mieszkańców tylko. Dwie rzeczy, jak poznać mniejsze miasto: wchodzić na pyszne.pl i jest tylko 5 knajp, które do siebie dowożą. I druga rzecz, właśnie szukałem różnych rzeczy, na przykład języka japońskiego, korków, albo po prostu nauki prywatnie, albo właśnie grania na jakimś instrumencie, albo śpiewania. No to w takich mniejszych miastach jak u mnie trudno z takimi rzeczami. Fajne itemki się trafiły. Idens Blessing, Tears Up, Infestation 2, pająki pojawiamy za każdego zabitego przeciwnika. Im więcej coinów, tym lepsze obrażenia. To są penetrujące pociski, w sensie nie penetrujące, a spektralne. I to by było na tyle, nic innego stąd nie chcę wziąć. Może jakimś cudem mi się trafią itemy do zmiany itemów, to znaczy, trafi mi się na przykład jakieś pertro, to bym sobie zmienił te itemki, bo nic ciekawego tak naprawdę tutaj nie ma. O Jezu, jak ja kocham walczyć z takimi przeciwnikami, jak mam pociski penetrujące. Jak on się nazywa? No ta duża kupa jest chyba najgorszym przeciwnikiem, gdy mamy słabe tirsy i do tego jeden item, czyli Lost Contact. O, speeddown, słabo. Lost Contact to jest ten efekt na pociski, który sprawia, że nasze pociski rozwalają pociski przeciwników. Tylko że przy tym nasze pociski też się rozwalają same. I mówię, przy słabych tirsach po prostu nie jesteśmy w stanie się przebić do przeciwnika, żeby mu zadać obrażenia. Uuu, one shotik. No i to jest
Ale pajęczo tu jest w ogóle. I wcale mi się tak bardzo nie pogorszyły tirsy. No, wcale tak mi się nie pogorszyły tirsy. Quatsch od Infestation 2. Powinna być przemiana w pająka. Jest przemiana w tego. Jest przemiana w króla much. Czemu nie ma przemiana w królową pająków z V2? Ostatnio pamiętam, że Mangi wstawiał na kartę społeczności na swoim kanale, że ma arachnofobię, że się boi pająków. Ja się pająków nie boję. Ale przerąbany rzeczywiście, jak ktoś ma jakąś taką fobię na punkcie robaków. Ja się chyba nie boję pająków z tego powodu, że pamiętam, że zawsze jak spędzaliśmy wakacje na działce, mieliśmy kiedyś działkę, moi rodzice mieli dobrych swoich przyjaciół. No, to byli na tyle dobrzy przyjaciele, że my tam, wiecie, do nich mówiliśmy ciocia wujek, mimo że to nie była nasza rodzina. Oni mieli dwóch synów, takich starszych od nas, z 4-6 lat. I oni, Jezu, jak, co oni robili z tymi pająkami? Pamiętam, Bartek, Piotrek mieli... Nie wiem nawet, jak się ten rodzaj pająka nazywał, taki włochaty, wielgachny. Brali normalnie sobie na łapy. Łukasz, chcesz? Oczywiście uciekaj ode mnie. Ale troszkę mi to pokazało, że wcale nie są straszne te zwierzątka. No normalnie po łapie pająk wielkości dłoni rozwartej dorosłego człowieka. Masakra, no. Ale takie konfrontacja z fobią, wydaje mi się, ze strachem bardzo dużo pomaga. Pamiętam, że czegoś się kiedyś też bałem jako dziecko, już nie pamiętam czego. Ale właśnie ktoś mnie tak na siłę wziął, nie wiem, czy wysokości się bałem, czy co? Ktoś na siłę, tak mnie, wiecie. Wiadomo, nie zawsze u każdego, nie róbcie tak waszym znajomym, broń Boże. Jak wam mówią, że się boją pająków, to im, nie wiem, nie przebierajcie za wielkiego pająka, wardęgi czy coś. Ale jak ktoś chce, to mówię, może pomóc. Dobra, to byłby dzisiejszy odcinek najnudniejszą postacią z gry, czyli Magdalenką. Ja ją mimo wszystko polubiłem ostatnio. Złe nią podejścia miałem zazwyczaj, ale dzisiejsze podejście było bardzo fajne. Quadshotik na koniec mnie zaskoczył. Bardzo dawno tego itemu nie widziałem. A wam, kochani, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!